Partnerem odcinka jest wydawnictwo poznańskie, nakładem którego ukazała się książka Witolda Banacha Czartoryscy, czyli Wieczna Pogoń. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów olbrzymią rolę w kraju odgrywały rody magnackie. Najbogatsze rodziny szlacheckie tworzyły w obrębie Polski i Litwy wręcz własne państewka z osobnymi armiami, a nawet odrębną od oficjalnej quasi-polityką zagraniczną. Było to widoczne zwłaszcza w XVIII wieku. Wtedy wśród kilku najbardziej znaczących rodów wyróżniał się jeden – Czartoryscy. W odróżnieniu od innych stronnic magnackich swoje rosnące wpływy wykorzystywali nie tylko do umacniania własnego znaczenia, ale podjęli też ambitną próbę dokonania głębokich reform, które miały przywrócić blask Rzeczypospolitej. Czartoryscy byli niezwykle dumni ze swego pochodzenia. Król Zygmunt August tytułował ich braćmi i krewniakami Jagiellonów. Ich protoplasta Konstanty Olgierdowicz był przyrodnim bratem Władysława Jagieły. Ale znamienite pochodzenie przez dekady nie przekładało się na równie znakomitą pozycję wśród litewskiej szlachty. Nieoczekiwanym przełomem okazał się ślub, jaki miał miejsce we Francji w 1693 roku między 19-letnim Kazimierzem Czartoryskim a 22-letnią Izabelą z Morsztynów. Wybranka księcia była córką dyplomaty i poety Jana Andrzeja Morsztyna i Katarzyny Gordon, dawnej dwórki królowej Polski Ludwiki Marii Gonzagi. Czartoryski wnosił w Janie tytuł i nazwisko, zaś jego małżonka pokaźny majątek i europejskie koligacje. Matka Izabeli pochodziła bowiem ze szkockiej arystokracji skoligaconej ze Stuartami. Zdaniem badaczy Tadeusza Frączyka i Witolda Banacha, mając świadomość równie świetnego pochodzenia męża, Izabela postanowiła osiąść w Rzeczpospolitej i stworzyć tam ze swojej rodziny coś na kształt największego i najpotężniejszego szkockiego klanu Campbellów, z którego pochodziła babcia nowej pani Czartoryskiej. Kazimierz i Izabela doczekali się piątki dzieci, z czego kluczową rolę dla ich planów odegrało dwóch synów. Urodzony w 1696 roku Michał Fryderyk i o rok młodszy August Aleksander. Obydwaj już od najmłodszych lat mieli zachwycać otoczenie bystrością umysłu i zasobem wiedzy. Mając odpowiednio 16 i 17 lat, zostali wysłani przez rodziców w podróż po Europie Zachodniej. Szybciej wrócił z niej Michał, który dzięki zabiegom matki został wzięty pod skrzydła najbardziej wpływowego ministra dworu króla Augusta II, Jakuba Henryka Fleminga. Był to element szerszego planu, który szczęśliwie był zbieżny z ambicjami Izabeli. Dwór Saski starał się stworzyć w Rzeczpospolitej własne stronnictwo magnackie. Wybór padł na Czartoryskich, którzy mimo znamienitego rodowodu nie mieli jeszcze wyrobionej pozycji, co już uzależniałoby ich od władcy. Dopełnieniem kształtującego się sukcesu rodziny był ożenek Augusta Aleksandra z Marią Zofią z Sieniawskich, bogatą i atrakcyjną wdową po hetmanie Stanisławie Denhofie. Dzięki temu mariażowi w posiadaniu Czartoryskich znalazło się aż 25 miast i 400 wsi szacowanych na 100 milionów złotych. Do tej fortuny August wniósł jedynie dwa rodzinne klucze na Wołyniu. Na tle magnatów zabiegających o rękę Denhofowej Czartoryski wypadał bardzo blado. Sławy przysporzył księciu pojedynek ze starostą stężyckim, Karolem Tarło, który również zalecał się do Marii Zofii. Doszło do niego w grudniu 1729 roku. Starosta strzelający jako pierwszy chybił dwukrotnie. Wówczas Czartoryski ukłonił się po dworsku i zapytał rywala: w czym mogę jeszcze panu służyć? To zachowanie miało zaimponować wdowie. Na plus Augusta działało również jego wszechstronne wykształcenie i doświadczenia przywiezione z zagranicznych wojaży.
Czartoryski bywał bowiem na zachodnich dworach, był również kawalerem maltańskim i miał za sobą heroiczny okres uczestnictwa w walkach przeciwko Turkom. Oprócz Michała i Augusta, swój wkład w budowę najpotężniejszego stronnictwa politycznego w ówczesnej Rzeczpospolitej wniosła również ich siostra Konstancja Czartoryska wraz z mężem Stanisławem Poniatowskim. Poniatowski na początku swojej drogi nie mógł się poszczycić nie tylko majątkiem, ale nawet pochodzeniem. Choć później spekulowano, jak twierdził Jerzy Łojek, nie bez podstaw, że ojciec ostatniego polskiego króla był tak naprawdę nieślubnym synem księcia Sapiehy i nieznanej Żydówki i został oddany stosunkowo ubogiej szlacheckiej rodzinie Poniatowskich. W każdym razie to dzięki protekcji Sapiehów Stanisław Poniatowski zaczął wyrabiać swoją pozycję. Potem w czasie wojny północnej udało mu się wkraść w łaski króla Szwecji Karola XII, a gdy fortuna się odwróciła, otrzymał przychylność jego adwersarza Augusta II Mocnego. Dzięki niewątpliwym umiejętnościom politycznym Stanisław stał się ważną personą w państwie polsko-litewskim, a po ślubie z księżniczką Czartoryską cennym nabytkiem dla familii. Jak pisał znakomity dwudziestowieczny publicysta Stanisław Cad-Mackiewicz, sztab główny stronnictwa familii pracował w sposób następujący. Książę Michał, kanclerz wielki litewski, proponował. Książę August, wojewoda ruski, wybierał. Siostra ich, Konstancja Poniatowska, przesądzała, a jej mąż, a ich szwagier Stanisław Poniatowski, ojciec króla, wojewoda mazowiecki, później kasztelan krakowski, wykonywał. Innymi słowy, inicjatywa, koncepcja pochodziła od kanclerza. Krytyka, refleksja, selekcja projektów była dziełem wojewody ruskiego. Decyzja należała, jak często w Polsce, do kobiety, a stary Poniatowski był jakby szefem organizacji partyjnej. Złoty okres dla familii nastąpił za panowania kolejnego Sasa. Mimo że w wojnie o sukcesję polską Czartoryscy poparli Stanisława Leszczyńskiego, to wskutek wstawiennictwa Rosji zyskali łaskę króla Augusta III. Czartoryscy już wówczas utrzymywali prorosyjski kurs. Wychodzili z założenia, że bez zgody Petersburga nie uda się przeprowadzić w Rzeczpospolitej żadnych ambitnych reform. Główni ich adwersarze, potoccy, stanowili opcję antyrosyjską. Paradoks tej sytuacji polegał na tym, że potoccy, sprzeciwiając się reformom i umacnianiu władzy królewskiej, byli bliżsi tego, czego pragnęli Rosjanie, niż promodernizacyjni czartoryscy. Sytuacja jednak zmieniła się w 1738 roku, kiedy Rosja wraz z Austrią prowadziła wojnę z Turcją i liczyła na polskie wsparcie. Dla Czartoryskich była to okazja do powiększenia liczebności wojska. Potoccy mieli inny pomysł i proponowali szwedzko-turecko-polski sojusz z zachowaniem dotychczasowego ustroju Rzeczpospolitej. Poparły ich Prusy, które nie zamierzały pozwolić na powiększenie polskiej armii. Podobnie było 2 i 4 lata później. Niebywała okazja na przeprowadzenie reform nadarzyła się jednak w 1744 roku. Po przejęciu Śląska przez Prusy w Rzeczpospolitej gwałtownie wzrosły antypruskie nastroje, dostrzegając w Berlinie realne zagrożenie. Pod wpływem szlacheckiej opinii publicznej wojna Czartoryskich i Potockich uległa chwilowemu zawieszeniu, a naród domagał się reform. Odpowiedzią na to był przygotowany przez Stanisława Poniatowskiego i wydany przed Sejmem list ziemianina do przyjaciela z innego województwa. Był to bogaty program zmian, zawierający nie tylko plan powiększenia wojska, ale też między innymi uzdrowienia systemu finansów publicznych, sądownictwa, wprowadzenia programu wsparcia dla rodzin wielodzietnych i ograniczenia żebractwa przez pracę.
Duży nacisk kładziono na rozwój zacofanego przemysłu i ośrodków miejskich. Pojawił się również postulat ograniczenia liczby kleru i świąt. Zawarty w publikacji ojca przyszłego króla komplementarny program familii zmierzał do przekształcenia Rzeczpospolitej w państwo na wzór angielski. Przywódca przeciwnego stronnictwa, wojewoda bełski Antoni Potocki, z większością tych postulatów się zgadzał, a nawet szedł dalej i proponował, by mieszczanie stali się trzecim stanem sejmującym. Nic przeciwko reformom nie miała Austria, która liczyła, że do wojny z Prusami prócz Saksonii dołączy również Rzeczpospolita. Także Rosja, obawiająca się rosnącej pozycji Berlina, nie zamierzała zrywać Sejmu. Było jednak pewne, że będzie starała się to zrobić dyplomacja pruska. Czartoryscy, świadomi tego, postanowili doprowadzić do ujawnienia spisku. Już drugiego dnia obrad poseł Wilczewski, krzycząc, że dobro i miłość ojczyzny są dla niego ważniejsze, oświadczył, że otrzymał 350 dukatów, które rzucił na ziemię, a dalsze 3000 by dostał, gdyby Sejm został zerwany. Domagał się ujawnienia wszystkich, którzy również otrzymali pieniądze i takie obietnice. W odpowiedzi na to wyszli posłowie Kietliński i Górowski. Niestety Wilczewski wyczytał także listę innych przekupionych. Wśród nich znalazły się prawdopodobnie nazwiska niewinnych. Wybuchła straszliwa awantura, po której nie zdołano już zebrać ponownie obu izb. Zdaniem badaczy tego okresu, między innymi Szymona Askenazego, Władysława Konopczyńskiego czy Mieczysława Skibińskiego, Sejm 1744 roku był największą zaprzepaszczoną szansą w epoce saskiej na uzdrowienie Rzeczpospolitej. Program reform czartoryscy przedstawili także na kolejnych sejmach, ale za każdym razem finał był ten sam. Zerwany Sejm rozchodził się bez żadnej konkluzji. Cały wysiłek stronnictwa szedł na marne. Kurczyły się także pieniądze, które przeznaczano, by zyskać jak największą liczbę zwolenników. W 1753 roku doszło do mocnego zachwiania pozycji familii. Czartoryscy dokonali wówczas niezgodnego z prawem podziału ordynacji ostrogskiej, która była mocno zadłużona, między innymi właśnie u nich. Sprawa nazywana aferą kolbuszowską wywołała oburzenie szlachty i stała się pożywką dla wrogów familii. Z czasem w rodzie dochodziło też do wewnętrznych podziałów. Konstancja pokłóciła się z bratem Augustem, gdyż ten nie chciał odstąpić jej synowi Kazimierzowi dowództwa gwardii pieszej, mimo że wcześniej do tego się zobowiązał. Doprowadziło to do wycofania się Konstancji z aktywności politycznej. Poświęciła się opiece nad matką i wychowaniu dzieci, a zwłaszcza ukochanego syna Stanisława, któremu astrolog przepowiedział przy narodzinach królewską koronę. Marzył też o niej August dla swojego syna. Adam Kazimierz Czartoryski od najmłodszych lat był szykowany do tej roli. Uczestniczył w misjach dyplomatycznych i w przygotowaniach do sejmów. Jeździł też wiele po Europie i, jak ujmują to biografowie, nie tracił przy tym czasu na błahostki i jałowe rozrywki. Budził powszechny zachwyt. W 1759 roku, w trakcie pobytu w Petersburgu, nawiązał romans z hrabiną Praskowią Brus, przyjaciółką i testerką kochanków przyszłej carycy Katarzyny. Nie wiedział jednak, że jego kuzyn Stanisław Poniatowski wcześniej dotarł do łoża samej Katarzyny. Ostatecznie Adam Kazimierz ożenił się z Izabelą z Flemingów. Uchodziła ona za kobietę mało urodziwą, za to była niebotycznie bogata, jako dziedziczka dóbr nie tylko w Rzeczpospolitej, ale i w Niderlandach. Jak się później okazało, była również obdarzona niezwykłą inteligencją.
Doceniano jej oczytanie, cięty język i mecenat w dziedzinie kultury i sztuki. Wielu widziało w Adamie Kazimierzu i Izabeli przyszłą parę królewską. Nawet przeciwnicy polityczni doceniali erudycję księcia Czartoryskiego. To on ukuł pojęcie Rzeczpospolitej jako karczmy zajezdnej, w której może gospodarować ten, kto ma siłę i pieniądze. August widział już koronę na skroniach syna. Problem polegał jednak na tym, że samemu Adamowi Kazimierzowi nie było śpieszno do tronu. Wolał zajmować się kulturą i sztuką. Wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego był gorzkim zwycięstwem familii. Był on wprawdzie członkiem stronnictwa, ale zarazem synem parweniusza, bez starożytnego i książęcego nazwiska Czartoryski. Książę August po koronacji siostrzeńca pełen wściekłości wygarnął synowi. Nie chciałeś, durniu, korony, gdy mogłeś ją mieć. Zobaczysz, jak mu z nią będzie do twarzy. Teraz za późno. Paradoksalnie, w czasach stanisławowskich pozycja familii uległa osłabieniu. Stanisław August starał się być coraz bardziej niezależny od wpływowych krewnych. Nie był to jednak koniec wybitnych Czartoryskich. Księżna Izabela Czartoryska urodziła siódemkę dzieci. Biologicznym ojcem żadnego z nich nie był jej mąż Adam Kazimierz, który również nie stronił od przygodnych romansów. Obydwoje starali się natomiast być dobrymi rodzicami. Izabela ponadto przez swoje miłostki starała się ułatwić karierę mężowi czy poprawić los kraju. Swój romans z zakochanym w niej ambasadorem rosyjskim Nikołajem Repninem motywowała dobrem rodziny i ojczyzny. Owocem tego dziwnego związku był książę Adam Jerzy Czartoryski, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej historii XIX stulecia.